13 czerwca premier Mateusz Morawiecki przybył z wizytą do Myszkowa. O godzinie 9.40 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu poświęconemu żołnierzowi wyklętemu, kapitanowi Jerzemu i Janowi Kurpińskiemu, pseudonim Ponury. Cieszę się, bo ta uroczystość odsłonięcia muralu Jerzego Kurpińskiego, pseudonim Ponury, to przede wszystkim uroczystość, która ma służyć sztafecie pamięci. Pamięci i walki o prawdę. Bo jestem przekonany, że twarz Jerzego Kurpińskiego jaśnieje dzisiaj. W obliczu wojny na Ukrainie Polska bezkompromisowo wspiera tych, którzy walczą o wolność. Mural powstał z inicjatywy europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej, która od 7 lat organizuje konkursy wiedzy o żołnierzach wyklętych. Ja przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za to, że zauważył Myszków i zauważył, jak w Myszkowie walczy się o pamięć historyczną, o pamięć o żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych. W tym roku taki konkurs wygrała Patrycja Słocińska, która wraz z premierem i europosłanką miała zaszczyt odsłonić mural. Po odsłonięciu muralu zgromadzeni goście w uroczystym korowodzie udali się pod budynek Zespołu Szkół nr 1 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie, gdzie miało miejsce podpisanie umowy na zakup elektrycznych autobusów przez powiat myszkowski. Starostwo powiatowe wystąpiło o środki pomocowe na zakup autobusów. To jest bardzo dobrze dofinansowany program, bo z tego co pamiętam to chyba nawet w 100%. I pan starosta tutaj zdobył środki finansowe bodajże na 3 czy na 4 autobusy. To są autobusy elektryczne, więc w ramach organizowanego transportu powiatowego pod egidą pana starosty w związku takim powiatowym Jedźmy Razem. Wszystkie gminy powiatu łącznie ze starostwem będą organizować transport powiatowy. Ostatnim punktem wizyty premiera w Myszkowie było otwarcie strzelnicy w zespole szkół nr 1. Dla szkoły jest to na pewno olbrzymi prestiż i myślę, że pomoże nam to również w zrealizowaniu naszych planów, jakie mamy w związku z klasami mundurowymi, które do tej pory były tylko klasami mundurowymi. Staramy się, aby szkoła uzyskała zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Strzelnica szkolna została wyposażona w profesjonalny sprzęt do nauki strzelania. Z tych karabinków można swobodnie strzelić rekord olimpijski. I dzięki temu dofinansowaniu z tych karabinków już do tej pory bardzo dużo uczniów uczyło się podstaw bezpieczeństwa, bo to jest najważniejsze w strzelectwie sportowym i strzelectwie tym bojowym. Jest to na miejscu, jest to pod dachem, jest tu bezpiecznie i na profesjonalnym sprzęcie. Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego to świetna okazja do porozmawiania o potrzebach miasta. Dla mnie to była też okazja na całe szczęście zamienić słowo z panem premierem i poprosić o nasze wnioski, które, no bo ciągle czegoś tam oczekujemy, coś byśmy chcieli zmodyfikować, przemodelować w naszym mieście. No i była taka sposobność, pan premier poświęcił mi chwilę uwagi. Wizytę zakończyła konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego.